Halo, halo, widzowie. Cześć i czołem, kluski z rosołem. Jo, jo, jo. Dzisiaj sobie pogramy trochę trójki dla odmiany. Z randomami bijemy na ogień. I zobaczymy, jak to tu wygląda. Obecnie jestem na jakiejś platynie 2, że nie będzie jakiegoś wybitnego poziomu. Trzeba się nastawić na hardcary po obu stronach boiska. Motherfucker, dobra, double challenge. To nie jest coś, co chcę robić. W tym odcinku, jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie. Udało nam się naprawdę, no, osiągnąć coś fajnego. Coś, czego Rocket League'owo dążyłem, no już zacząłem 2 lata temu. Udało się to dopiero niedawno. Jak w zasadzie to czwartek, no nie? Oj, moja wina. Spieprzyłem niestety. Trójki to jest taki tryb, gdzie już w zasadzie naprawdę trzeba być dobrym defensywnie. I to tyle. Nie można sobie pozwalać, jak na dwójkach, jakiś freestyle czy coś w ataku. Tu trzeba atakować wtedy, kiedy jest okazja. No shit. Dobra, mam to jeszcze. Spokojnie, guys. Once naprawdę. A propos właśnie. Mam dla was taką radę. Jeżeli chcecie szybko awansować. Wiem, że wielu youtuberów wam to pewnie rocketligowych mówiło. Ale musicie grać łansy. Musicie grać solówki, choćbyście ich nienawidzili. Musicie. Solówki pozwalają zrozumieć jak grać, żeby być perfekcyjnym. Jeżeli nauczycie się grać na solówkach, to żaden tryb nie będzie wam straszny. Na każdym trybie będziecie koksić. Będziecie i defensywnie, i ofensywnie perfekcjonistami. Mid albo solo, nie da rady. No ja właśnie, kolega mi dał klucha, jak o tobie mówię. Dobrze o tym wiesz. Da być. Albo lecę. Oj, wybiłem to. Dałeś mi takie wyzwanie, koleżko, żeby grać sobie właśnie łansy. No i bijem diaksa. Bijem diaksa. Może. Dawaj, dawaj, teammate. What the fuck? Czemu teammate'ów nie ma? Dawaj, teraz. Pyk. Muszę psa wypuścić. Spokojnie, chwila. Już. Jestem. No, nie straciliśmy jeszcze broma. Drugi. No, ale przydałoby się to nadrobić. Kurde, chciałbym też diament robić przynajmniej na tym trybie. Głównie skupiam się, jak mówiłem, teraz na łansach. Na dwójkach już ubiłem Diaksa 3. Teraz droga do czempiona. Tak, zapominam, że oni nie trafiają, tylko tak lesem na pały. Jest teammate? Jest. Good. No, no i... No i w sumie... Podsumowując ten cały mój monolog na temat łansów. Łansy są bardzo pouczające. Ale musicie przestać wierzyć w to, że gra was jakoś uszczęśliwia. Dzięki grze jesteście kimś. Nie.
To gra jest czymś dzięki wam. Wygrając w nią sprawiacie, że ona ma znaczenie. Gdyby nie gracze, no to co by każda gra znaczyła? Nic. Totalnie nic. A naprawdę bardzo dużo osób grając w różne gry się triggeruje. Bardzo ładny strzał. Niepotrzebnie totalnie. No bo w żaden sposób to nie wpływa na nasz świat, na nas samych. To się dzieje wirtualnie, na jakimś tam serwerze. Czyli nie ma powodów do przejmowania się grą. Przegrasz 20 rankedów od rząd. Pieprz to. Jest tylko gra. Ja nie trafiłem. O, no i trudno. Stara się, mogliśmy już to wygrać. Ja nie trafiłem. Teraz jeszcze przegramy. Nie trafię teraz i przegraliśmy, bo jest open. Mówiłem, mówiłem, mówiłem i 0 sekund. Zdarza się. Zdarza się. Moja wina. Moja wina. Z mojej winy przegraliśmy. Bywa. Gramy dalej. No, mówiłem platyna 2, mniej więcej. I co jeszcze? Aha. Jeżeli już faktycznie chcecie stać się lepszymi, to w zasadzie lepiej grać trójki niż dwójki, no bo na dwójkach niewiele się uczycie tam. Można sobie w zasadzie pozwolić na bezkarne poruszanie się po boisku. Na solówkach musicie być perfekcyjni. A trójki to już jest taki bardziej taktyczny tryb. Bo tutaj tak, tutaj first man może fejkować, może lecieć. All-in na piłkę, żeby jakoś sforsować blok. Widzicie? Napiszcie w komentarzach, który tryb najbardziej lubicie i jakie auto mainujecie. Cyk. Czasami zauważyłem, że mi dziwnie laguje. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Fake. No, widać. Zresztą, jak ta piłka podskakuje. O, stopingu to może jest tego zasługa. Nie powinno, bo stopingu to nie jest chyba tak dużo. Przecież nie znam się za bardzo. Wydaje mi się, że nie powinno być. Ładny swój blok. Ej. Ajej. No i gol. Będzie. A nie ma. Fake. No i bump. Fajnie, po sekundzie. Nie, po sekundzie. Żeby było po sekundzie, to musiał być 1000 pingu. 90 na to. Co 9 setnych sekundy. Blok, cyk. Aj. Szkoda. Napiszcie jeszcze w komentarzach, gdzie wiem. Którą grę wolicie i jakiego typu gry? Takie właśnie arcade'owe to się nazywa, a nieważne, jakieś takie, wiecie, sportowe, powtarzalne, rankingowe, czy może takie fabularne. Arcade to jest ten. Sprzecz Need for Speed, my bad. Tak po wyświetleniach zauważyłem, że odkąd zacząłem rzucać Need for Speeda, to jakoś tak. To jakoś tak Rocket League wrócił do waszych łask. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tym, że nie lubicie innych gier? Czy akurat Need for Speeda nie lubicie? What is this?
Powiedzmy, że tak chciałem. Ja nie chciałem, chciałem double tapa. Ale wystarczyło coś takiego. To nie było ani trochę dobry strzał, po prostu. Defensor nie jest najlepszy. Nie jest perfekcyjny, bo nie gra onesów. Gol. No, prawie. Nie zabrali tego boosta, bo tylko... Pump. I to jest bardzo dobre. Dawaj, dawaj, teammate. Idź do przodu. Super. No, dobry fake goal. Strzelcie. Guys, what the fuck? Nie, ale... Fajnie się w sumie gra na takich niższych rangach. Dopóki się ma dobrych teammate'ów, widzicie co się dzieje. Dobra, film. Wygrany. Czy ja tego nie nagrałem? Nagrałem. Aha, OBS-em, sorry. Zapomniałem, bo zmieniłem program do nagrywania, no to... Teraz gdzie tu mam? 11 minut. Ciekawe mnie, czy faktycznie jakość wideo będzie lepsza. Teraz, bo wcześniej nagrywałem... No powiem wam, nie chciało mi się pobierać niczego i nagrywałem Xbox Game Barem. Teraz w sumie na te, specjalnie na ten ostatni rozdział fabularny Need for Speeda. No tak, zaspoilerowałem wam, jestem na ostatnim rozdziale, a odcinki z niego będą pod koniec czerwca, dopiero za miesiąc. No, że wy jesteście boom. Ostro do trybu, ale spokojnie, spokojnie. Jeżeli przetrwacie tą no, średniową jakość teraz, czyli tak jest w porządku. Ale teraz będzie naprawdę dobra. No to ostatni etap będzie wyśmienity. Nice. Prawie. Podanie na mida? Coś nie. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj, teammate, dawaj, dawaj, lecisz, lecisz. Teammate, kurde, co oni robią? What the fuck? Nie, trójki to jest naprawdę inny tryb z randomami. A to był dobry read. Dawaj. Ciemeczki za mną. Podbiję im to. Dawaj, leci, patrz. Patrz go. No nie, no. Gap Cree jest zejsrany delikatnie, chyba się boi latać. Wo, a what the fuck to było? Jakiś super ultra dash? Czy mnie po prostu zareagowało? Moja wina. What the fuck? What the fuck? No. Dawaj. Och. Nie potrafią omijać, kurde, mojego samochodu. No, nie przesadzacie z tymi pompami, ludzie. Oni nawet nie chcą pompować, a pompują. Już jest chyba zaprogramowany, kurde, o nowej tracie. Kutys. To zabuły. Dawaj. Pink. Świetne tutaj. A ja nie trafiłem. Brr. Wybiłem to nawet teammate'owi. Dawaj, dawaj. Boom. Lepszy. Się odbiję. No pewnie. To lećcie do przodu. Sobie postaję na defie. O! Uwa, uwa. Fajne, fajne, fajne. No, ten finish taki. Mógł być lepszy. Dawaj. Leci, leci. O, lecą.
followuje nawet. Jest mieć ze mną, dobrze. Oj. Zawsze to się tak kończy, a ja nigdy nie potrafię skontrolować i traciłem bramkę. Oj, jedyny. Harry Potter. Harry. What the fuck? Myślałem, że mi zlagował gierkę. No i się podrapałem. I to by było na tyle z przewagi. Oh man. Oh man, it's bigger. Dobra, defense. Bigger. No i jak on podpieprzył tego boosta? I na bramkę. Zostaw to. Teammate. No, leć. Leć, boy. What the fuck? Po co oni trzymają tego całego boosta? Jeżdżą, kurde, z full boostami. Myślę, że tego nie widać, czy co? Gol chyba co? Prawie. Szkoda, że tego nie otrzymałem. Nie ma ciebie. Nice. Fajnie. No i takie hard carry w sumie. Nie takie jak myślałem. Dobra, dawaj. Ciekawe mnie też jak jest tu audio. Kurde, prawie. Prawie team piękny. Fik, dobra. Dół na dół. Nie ma gusta. Uwa. Oh, what the fuck. Wszyscy polecieli. Dawaj. No. To było bardzo dobre podanie, ale ja coś źle zrobiłem niestety. Ciebaczki tu są napaleni. O, jakoś grają lepiej nagle. Kurczę. No. Ale nie wiem, czy będziemy grać więcej frisów na odcinkach. To się nie wydaje jakiś fajny tryb na content. To wiecie. No, bo oni nam się strzelą zaraz. Wej. Dało mi się nie. Wiedziałem. No cóż. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Bye.